tej strony Ola. Zapraszam Cię na cotygodniowy tutorial dotyczący asany tygodnia. Dzisiaj pies z głową w dół, czyli Adho Mukha Svanasana. Na początek chciałabym Ci pokazać, jak wejść do pozycji. Proponuję z klęku podpartego, bo wtedy będziesz mieć gwarancję, że dłonie są w poprawnej odległości od stóp. Odepchnij się dłoniami od podłogi, tak żebyś poczuła, że uaktywniły się mięśnie brzucha. Zadzieramy palce. I teraz postaraj się unieść kolana w górę i zacznij przenosić ciężar ciała do tyłu. Zostaw jeszcze kolana zgięte. Pierwszy etap to jest praca nad plecami. Chcesz mieć wyprostowane plecy. I teraz, kiedy poczujesz, że masz już idealnie wyprostowane, zacznij prostować kolana. Spójrz na uda wysoko, odciągnij barki od uszu. Zacznij ściągać pięty w dół. Docelowo pięty są na ziemi, ale wcale nie muszą być już dzisiaj położone na podłodze. Najczęstszym problemem jest przykurczona tylna taśma. Wtedy pies z głową w dół jest pozycją siłową, trudną i nawet jeżeli ktoś mówi, że jest to relaksacyjna pozycja i zostańmy na chwilę w psie, żeby odpocząć, to taka osoba zastanawia się, ale jakim cudem można odpocząć w takiej pozycji, skoro ja czuję, że całe ciało mi pracuje i drży. I jest to właśnie związane z tym, że tylna taśma powięziowa jest przykurczona. Dlatego takim osobom zaleca się zostawianie kolan zgiętych. Na początku zostaw kolana zgięte i pozwól, żeby mocno wyprostowały się plecy, żeby otworzył się staw barkowy. Z czasem, kiedy będziesz czuła, że tylna taśma jest bardziej rozciągnięta, zaczniesz opuszczać pięty i powoli prostować kolana. Ale jak poczujesz, że przenosisz ciężar ciała znowu do przodu, bo chcesz mieć proste kolana i że plecy się zaokrągliły, to znaczy, że jeszcze za wcześnie nie powinnaś jeszcze do końca prostować kolan. To teraz jakie inne ćwiczenia i pozycje pomogą Ci w szybkim tempie poprawić pozycję psa z głową w dół? Po pierwsze zajmij się rozciągnięciem tylnej taśmy powięziowej. Proponowałabym zacząć od masażu stóp każdego dnia przed praktyką. Przemasuj prawą i lewą nogę po 3 minuty. Na początku łagodnie, a później coraz mocniej. Szukaj punktów, które czujesz, że są bardziej bolesne. Oczywiście nie przesadzaj z uciskiem, nie ma to być fizyczny ból, raczej takie przyjemne masowanie. Jeżeli znajdziesz jakiś konkretny punkt, który Cię bardziej boli, to skoncentruj uwagę na nim i dłużej go masuj. Druga metoda, która Ci pozwoli w szybszym tempie rozciągnąć tylną część nóg, to jest rozciąganie metodą PIR, czyli poizometryczną relaksację mięśni. Dajesz sobie jedną nogę do góry. Jeżeli sięgniesz do łydki, to dajesz ręce wyżej, jeżeli nie, zostawiasz na udzie. I zaczynasz przez 10 sekund napierać mocno łydką na dłonie. Liczysz do 10, cały czas łydka napiera. Po 10 sekundach rozluźniasz. Bierzesz wdech, przestajesz napierać, z wydechem odrobinę przybliżasz, znowu 10 sekund napierasz, znowu po 10 sekundach luz, jeszcze raz przybliżasz, napierasz i zatrzymujesz na chwilę. To teraz ostatnia metoda, która pozwoli Ci w szybkim tempie zwiększyć elastyczność tylnej części nóg. Wkładasz cegłę między uda. Ściskasz bardzo mocno, starasz się napierać, aż tak, żebyś poczuła, że pośladki również są mocno napięte. Napierasz. Dlaczego mamy cegłę między udami i co to powoduje? Po pierwsze rozciągasz przywodziciele, ale to ma też również wpływ na tylną część nóg, bo niektóre mięśnie z tylnej części nóg są zakończone wewnętrznej stronie. Dlatego tą metodą znowu
po izometrycznej relaksacji mięśni jesteśmy w stanie wpłynąć na rozciągnięcie i rozluźnienie mięśni tylnej części nóg. Ściskasz mocno, rozluźniasz, powtarzasz jeszcze 2 razy po 10 sekund. Podsumowując nasz tutorial. Po pierwsze, jeżeli masz przykurczoną tylną taśmę powięziową, to pamiętaj, żeby na początku w psie z głową w dół nie prostować kolan. Koncentruj uwagę na klatce piersiowej. Ma być idealnie wyprostowana, mają być plecy proste. Po drugie, postaraj się przygotowywać ciało poprzez masowanie stóp, napieranie przez 10 sekund w leżeniu, czy ściskanie cegły. To są jedne z tych metod, oczywiście nie jedyne, ale jedne z tych, które pozwolą Ci w szybkim tempie poprawić psa z głową w dół. Mam nadzieję, że Ci pomogłam. Do zobaczenia na następnym tutorialu.